Siemano, witam na moim kanale. Co za dzień dzisiaj, po prostu przyjechałem sobie po czujniki do klimatyzacji, ale był pewien problem. Patrzcie, jak wyglądam. Zgasiłem samochód Foxa i wymontowałem sobie te czujniki, znalazłem na szrocie. No i wsiadam później do auta, ja przekręcam zapłon, kurde, nie kręci. No i nie kręcił i chłopaki pomogli mi go zapalić z popychu. No zapalił, no to co, rozrusznik. No i takie szczęście w nieszczęściu, że akurat tutaj na szrocie była taka polówka z takim samym rozrusznikiem i ten rozrusznik działający był. No i co? I trochę się powojowałem z tym. Łapy ubałem, nie mogłem w ogóle odkręcić, ale o! Rozrusznik mam! Samochód chodzi, nie gasiłem. Także dojadę do domu, wymienię rozrusznik i po sprawie. Co to się zrobiło, no? Jaki kurde trawa akurat. Ale całe szczęście, że akurat był taki rozrusznik, nie? Bo byłby problemik, ale się nawojowałem, żeby to wyciągnąć. Trochę łapy pozbijałem. Po jedną śrubę jakiś mądry inżynier dokręcił tak, że nie mogłem tego odkręcić w ogóle. No. To amelinium jak tam było wkręcone, to się obrobiło jakoś i tak ciężko szła ta jedna śruba, że nie mogłem tego ogarnąć, ale jakoś udało się, jadę do domu to przełożyć, kurde, bo taki finał, ale sam sobie wymontowałem i wiecie, ile taki mnie kosztował rozrusznik? Bardzo niedużo, 60 zł aż, całe 60 zł. No ale roboty i czasu trochę zmajaczone, ale czujniki, o, czujniki do klimatyzacji są, chciałem dwupinowe, nie było, ale mam czteropinowe, też mogą być. Jeden jakiś od Forda gdzieś tam wydziubałem, drugi od Passerati, no i nie chciał w sumie nic za te czujniki. Pozdro, jak oglądasz, pozdro, dzięki. Ale dyszkę mu w kieszeń wsadziłem, no bo tak za darmo to boli gardło, nie? Dlatego nie można tak postępować. No i taki finał. Zepsuł się Foxio. No, takie rzeczy się zdarzają, ale nie ma co się stresować. Temat ogarnięty będzie, dojadę do domu, przełożę. Oryginalny boszowski rozrusznik. Także będzie śmigał, myślę, nie? No, będzie. No i wracam do domu, ale coś tak zaczyna kropić. Mam nadzieję, że wytrzyma i że zdążę to przełożyć. A tu jeszcze wypalanie, jeszcze budowa. O matko, bosko. No ale nic, ogarniemy jakoś temat. Także mordeczki, już wam nie pokażę dzisiaj, jak wymieniam ten rozrusznik, bo się rozpadała, a nie będę mokł, nie? Nie będę się moczył, nie? No dobrze, niech pado, jak to się mówi, na moje zboże, a sąsiada siano, nie? I zacząłem wymieniać ten rozrusznik, ale zanim to zrobiłem, bo nie miałem stuprocentowej pewności, czy aby na pewno jeszcze może nie stacyjka, nie? To po prostu zanim wykręciłem, to podłożyłem ten rozrusznik, który wymontowałem ze złomu, ze szrotu. Kable tylko podpiąłem, aby zobaczyć, czy na pewno działa. No i patrzcie, nagrałem filmik. I teraz jestem pewny 100%, że to to. Myślę, że najprawdopodobniej się szczotki skończyły w rozruszniku, także dlatego pewnie nie działa. Teraz będę przekładał, zobaczymy, czy to zapoli, czy to nie zapoli. Matko bosko, tu jeszcze pokrywkę założyły. O, odkręciłem jakoś. Dygej majster tego piździka do góry. O,
Tero to je luz. Katalizator może bym mu wyjąć i sprzedać na złom. Ty, pan, nawet sucho tu. Olej nie kapie nawet. Bo to, co już miałoby kapać, to już dawno by kapało, a więcej niedoliwane, to nic nie wyleciało. Pusto tero to nie kapie. Jedną odkręciłem. Nawet ręką idzie, także jeszcze tą górną. Chodź tu ty. Kurwa, się nie chce kręcić. To jedna małpa. Górna. Odkręcona, ta się nie chce kręcić, suka. O, a najlepsze, żeby wyjąć tą szpilkę tu, to trzeba rozkręcić tam od zmiany biegów. Od zmiany biegów, o. I bo nie wysuniesz tej szpilki. Tak upieprzyli. Pa, jak żonę wkręcę, wziąłem tu stary rozrusznik i zaraz jej powiem, że mnie nadciągli, bo taki był we Foxie. A zobacz, mówię, ten jest inny. Zobaczymy, czy łapnie. Angelika! Chodź no! Nie pasuje to, kurwa, tamto jest większe jakieś. A pierdolę, tylko 6 dych. Ty, no to szczotki trzeba kupić i wymienić. Jakie szczotki? No w tym. W tym? No to nie. W rozruszniku są szczotki przecież chyba, nie? Jak się szczotki rozjebały, to szczotki trzeba kupić i wymienić. Gdzie chodzić? Dobra jest mechanizatorka, co? Przeczytała na YouTubie komentarz, jak tam ktoś napisał pod filmem, że szczotki na pewno, jak skojarzyła. Dobra, co? Kurde. A, ja myślałem, że przeczytałaś na YouTubie. Nie, tata jej kiedyś powiedział. Tata jej kiedyś powiedział. Przepraszam, pomyliłem się. No kurde, nagrywaj mnie, no! Dobra, zakładam, bo zaraz się ciemno zrobi. No i to jest ten, co był rozdupcony. U, aż się tu coś niebieskie zrobiło. A może takie było. Szczotki najprawdopodobniej może się tu. Bo i pukałem w to, ale nie działa. Syn, masz tu kluczyk, a nie tam smoczek ci potrzebny. Tu masz kluczyk od taty, no. No, kluczyk fajny, prawda? O, super klucz, co? To ino 33. Tylko nie do buzi. Jo, o, tu jest ten skurczybyk skręcony. No, myję łapy i sprawdzamy, czy to zapoli. I uwaga, palimy. Ręce umyte, ale jeszcze żałoba pod paznokciami została. Uwaga, sprawdzamy. Zapłoń, świeci się. A może bym jeszcze luz włączył, nie? Polimaszyna! Udało się! O, nawet się choinka nie świeci. Jeszcze raz zapolimy. Poli! Jest pięknie. Co za typ! Mechanikowi nawet nie da zarobić. Co za gość! Krzysztof, pozdrawiam cię. Sam ogarnąłem. Chodź, z mechanikiem to ja wódę piję tylko. Musimy się, no, spotkać i ponaprawiać samochody. Pozdro.